Dzień dobry, ponownie kłaniamy się. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław. Teraz moim i Państwa gościem jest trener drużyny gospodarzy pan Piotr Tworek, którego witam serdecznie i proszę o podsumowanie meczu. W ostatnim meczu, w którym byliśmy w roli gospodarza, niestety nie udało się nam zdobyć nawet jednego punktu. Dzisiaj przegraliśmy spotkanie ze Śląskiem Wrocław, które tak de facto w pierwszej połowie, mimo iż Śląsk stworzył sobie kilka sytuacji do wyjścia na prowadzenie, my otworzyliśmy wynik, natomiast zbyt szybko stracone bramki w drugiej spowodowały już, że nam się grało zdecydowanie trudniej i można było przypuszczać, że trzecia bramka zamknęła mecz, ale do samego końca staraliśmy się odwrócić losy spotkania. Bramka na 3-2 jeszcze dawała nam cień nadziei, natomiast no już z braku na pewno i też czasu i ze zmęczenia nie udało nam się nawet zdobyć jednego punktu. Przed nami ostatnie spotkanie z Krakowią. Tam będziemy starali się poprawić swój dorobek punktowy i w dobrych humorach zakończyć rozgrywki. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Teraz odczytam pytania przesłane przez dziennikarzy. Robert Grzędowski. Wydaje się, że europejskie puchary są już daleko od Warty. Czy ten temat możliwości gry w pucharach był lub jest obecny w szatni zespołu? No po dzisiejszym meczu chyba ciężko już jest marzyć o czwartym miejscu. Natomiast tak, zdecydowanie to spotkanie, które dzisiaj się zakończyło, no, dawało jeszcze zarówno nam, jak i Śląskowi tą możliwość walczenia o miejsce właśnie czwarte. Była szansa, to czemu mielibyśmy z niej nie skorzystać i tak do tego meczu się też przygotowywaliśmy. Dziękuję. Paweł Skład, dwa pytania. Po wyjściu na drugą połowę Śląsk znacznie przyspieszył grę i straciliście trzy bramki. Jakie kluczowe błędy popełniła pana drużyna? No wbrew pozorom to był fragment, gdzie my dłużej byliśmy przy piłce i ten moment, gdzie lepiej utrzymywaliśmy się, operowaliśmy piłką, spowodował później stratę pierwszej i bardzo szybko drugiej bramki. Dokładnie trzeba zobaczyć, przeanalizować tę sytuację, ale no już na pierwszy rzut oka na pewno nas za mało było po stracie i nie zareagowaliśmy na szybki kontratak. Trzecia bramka to już konsekwencja tego, że się odkryliśmy, staraliśmy się szybko zdobyć bramkę kontaktową. Czy Śląsk przyspieszył? Na pewno te dwie może szybko strzelił dwie bramki po rozpoczęciu drugiej połowy i one już z upływem czasu powodowały, że traciliśmy nadzieję na zwycięstwo. Drugie pytanie. Czy plan pana zespołu na ten mecz dotyczył szczególnego krycia Picha? W pierwszej części był on wyłączony z gry, natomiast w drugiej połowie zdołał zdobyć bramkę. Nie, zdecydowanie nie mieliśmy w planie, żeby tylko jednego zawodnika wyłączyć z gry. Wiedzieliśmy, że siła ofensywna Śląska Wrocław jest dosyć mocna, czego dzisiaj potwierdzeniem były dwie bramki strzelone przez Esposito. Dziękuję. I ostatnie pytanie, redaktor Sławomir Lechna. Trenerze, jak pan ocenia występ Majka Nawrockiego i czy zostanie on na nowy sezon w Warcie? To czy zostanie, no to jeszcze na pewno za wcześnie, to na pewno będą rozmowy, ale to bardziej pytanie do dyrektora sportowego. Natomiast ja go bardzo poprawnie oceniam, bardzo dobrze, bo strzelił bramkę w debiucie, miał możliwość jeszcze strzelenia drugiej bramki, był w defensywie no, nie do przejścia, zagrał bardzo poprawnie, zagrał bardzo dobre zawody i jestem z niego bardzo zadowolony. Dziękuję panie trenerze, dziękuję za odpowiedzi. Nie ma już więcej pytań. Zatem żegnamy się, życzymy miłego popołudnia, a z trenerem widzimy się przed weekendem, już przed ostatnim meczem sezonu z Krakowią. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Dziękuję bardzo.